to telewizyjny fenomen. Co czyni go tak wyjątkowym? No przede wszystkim niewątpliwie jest to największa scena muzyczna w Europie. No obejrzałem wiele razy te same fragmenty preselekcji i tak patrzę i patrzę, obserwuję i obserwuję i wydaje mi się, że coś niewygodne chyba te krzesła. 3 minuty i trzeba przekonać i komentatorów przede wszystkim, bo oni o tym opowiadają, o występie i oni mogą też przekonać tych, którzy oglądają telewizję. No chyba, że dostała ze słuchawki info, że wygląda niekorzystniej, żeby się poprawiła, ale wątpię. Proszę Państwa, niech te oklaski nie stygną. Roxy Węgiel i Anyone I Want To Be. Agustinie, do ciebie pytanie o choreografię. Alan, syn Edyty Górniak, coś poprawia. Nie wiem, czy widzieliście, czy zwracaliście uwagę tylko na Edytę. Agustinie, do ciebie pytanie o choreografię. A wiecie, o co chodziło? Choreografia jest bardzo ważna, ale też trzeba z nią uważać, bo może zrobić dużo... No, pewnie pokazuje koledze, że jak jego mama będzie robić meksykańską falę, to by się coś stało, dlatego zareagował. Żartuję. Nie mam pojęcia, ale na 90% jestem pewien, że ta rozmowa tyczy się jego interwencji, ale o co chodzi? Alan, jak to oglądasz, daj nam znać. Najlepiej z kanału bezpośrednio twojego autorskiego, tam gdzie masz już kilka piosenek. Enso. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Konrad i dziś zajmiemy się wspólnie analizowaniem zachowania Edyty Górniak, która była główną przewodniczącą komisji oraz opiszemy całą sytuację wokół. Chcieliście wiedzieć, czy widzę w jej wypowiedziach niespójności i co na ten temat sądzę. W kilku momentach dopuściła się powiedzenia przynajmniej nieprawdy, a może i nawet kłamstwa, ale wszystko po kolei. Moje materiały wideo mają za zadanie uwrażliwić Was na komunikaty niewerbalne, ponieważ zbyt dużo uwagi przykuwamy na słowa. Pomijając kompletnie gesty, jakieś ruchy ciała, czy też spojrzenia. Przyjrzyjmy się więc jej mowie ciała i poddajmy to konstruktywnej krytyce. Konstruktywnej. Zainteresowani? A, no i dlatego, że jesteśmy tacy trochę international, a omawiana osoba bezpośrednio zwraca się po imieniu do innych bez względu na wiek, to przyjmę ten sam format. Staram się Was uczyć jak najlepiej umiejętności interpersonalnych, obserwacji, dlatego postaram się dodatkowo wyjaśnić, co konkretnie robi albo dlaczego. Oczywiście na tyle, na ile umiem, bo niektórych zachowań nie jestem pewien. Tak więc zabierajmy się do pracy. Pojedyncze zachowania nic nie oznacza, dlatego warto powstrzymać się przed zbyt szybkim osądem i jeżeli sąsiad wierci, a Wam to przeszkadza, to bardzo mi przykro. Jedziemy! Dobrze, tytułem wstępu to tyle, jeśli chodzi o zasady. Nie wiem, czy wiecie, to pytanie do Państwa i do moich koleżanek. Dzisiaj będzie sporo ciekawostek na temat konkursu piosenki Eurowizji. Oto pierwsza z nich. Otóż okazuje się, że utwór ABBY, Waterloo, został wybrany na najlepszą piosenkę w historii konkursu Eurowizji. Proszę bardzo. Oczywiście, że wiemy. Wybrali go Brytyjczycy podczas jubileuszowego 50. konkursu piosenki Eurowizji w 2005 roku. Brzmiało trochę jak ze sztucznej reklamy. Weź Helamak B6. Helamak B6? Ten najlepszy produkt, który posiada to, to i tamto? Tak, Helamak B6. Weź wtedy, wtedy albo wtedy. Także, no zobaczymy. Na szczęście nie cała odpowiedzialność spoczywa na nas, tylko 50%. Oto nasze głosy. W mojej ocenie zrzucenie odpowiedzialności z siebie, aby czuć, że ma się czyste konto. Miejsce 10. W poprzednim filmie wspominałem, że zabawnie oczami wędruje po studiu, jakby coś widziała, a czegoś nie ma. Ona po prostu dostaje informacje z ucha, czyli z tej słuchawki, którą ma wpiętą w lewe ucho, stąd też takie śmieszne zachowanie trochę. Miejsce 5. Natasza Urbańska. Miejsce 4. Jan z Gladiatorem. Opierając się na swoim doświadczeniu, uważam, że Edyta, gdy przerwała na chwilę mówienie słowa miejsce i zrobiła takie to coś na słuchawce jeszcze jej powiedziano, dlatego się zatrzymała. To nie jest tak, że nie mogła się wysłowić, że jakoś źle coś zaczęła mówić, nie, to jest coś takiego, że ktoś ci wszedł w słowo i ty starasz się go posłuchać, bo jest to dla ciebie ważne. Stąd też taka reakcja. Jan z Gladiatorem. Jeszcze raz.
Głośne niezadowolenie publiczności, które Edyta w jednym z wywiadów nazwała ta mała grupa ludzi tutaj, takich wiernych fanów poszczególnych swoich artystów, było na tyle głośne, że odwróciło jej uwagę. Mogła nie usłyszeć i poprosiła o powtórzenie. Jeszcze raz. I podbiła serca wszystkich widzów w Europie. Ja myślę, że będą wszyscy zdumieni, że my mamy takie... Wyciera ręce. Podejrzewam, że mogą się pocić z powodu omawiania zaistniałych sytuacji. Raczej ten gest, nie jest korzystny. Naprawdę, no, summer hate. Właśnie, bo Alicja zajęła 6. miejsce, Szemplińska, to zaskoczyło. Troszeczkę nisko, tak. Jestem zdziwiona, że tak nisko, tak. Przepraszam, ale muszę. Ktoś, kto ma piękny głos, zajmuje 6. miejsce. Alicja Szemplińska. A kryteria głównej przewodniczącej? Jest lekka, świeża, nieprzerysowana w niesmaczny sposób. Kobieca, sensualna, ale fajna, smaczna. Piosenkarka, czy też piosenka jest lekka, świeża, nieprzerysowana w niesmaczny sposób. Jest smaczna, jest zaśpiewana i teraz dodam od siebie. I dużo brakuje wykonawcy do profesjonalnego śpiewu. Zajmuje 1. miejsce. Tyle wystarczy. Muszę powiedzieć, że gesty, ilustratory Edyty Górniak bardzo mi się podobają. Są spójne i dobrze podkreślają to, co mówi. Pokażę wam kilka przykładów. Myślę, że będą wszyscy zdumieni, że my mamy taką reprezentację w tym roku. Wykłada rękę wewnętrzną stroną i mówi o reprezentacji, jednocześnie naturalnie pokazując palcem lewej dłoni. Taka trochę przeniesiona copy-paste. Gdy opisuje kopiuj-wklej, ewidentnie palcami prezentuje, że coś przenosi. To podkreśla to, co mówi i to jest jak najbardziej w porządku. Taka trochę przeniesiona copy-paste ze światowego rynku współczesnej muzyki. Światowy rynek obrazuje palcem wskazującym, kręcąc w powietrzu. Tego jest o wiele więcej, ale pod tym względem, i to bez ironii, bardzo profesjonalnie. 3 minuty i trzeba przekonać i komentatorów przede wszystkim, bo oni... Łączy się z bazą, przyda nam się to na później. A, no i pamiętajcie o tym, że nadal możecie zamówić kursy na mojej platformie internetowej. Duża dawka wiedzy, konkretne przykłady, ćwiczenia i test pomogą wam w budowaniu relacji i lepszym komunikowaniu się. Tak więc kliknijcie, zajrzyjcie, zobaczcie, jak wam się spodoba, to zapraszam serdecznie. Sporo emocji wzbudził dzisiejszy finał preselekcji. No właśnie, i Blanka, która będzie reprezentować nas na Eurowizji. Co ten utwór ma w sobie takiego? Tu widać zadowolenie, że Blanka wygrała. Żywa reakcja na to, naturalna, autentyczna. Że to właśnie na nią postawiło jury. Jury i cała Polska, bo jest to wynik zgodny z telewizami. Z tego, co tam się odwaliło, że wyświetlały się informacje na tabloidzie, na dużym ekranie, to nie było podanych, kto ile punktów zdobył. Jeżeli by zajął 1. miejsce jako widz SMS, to powinno być sumowane punktami, ale nie było, dlatego Edyta Górniak w tym miejscu, mówiąc, że jury oraz cała Polska postawiła na Blankę, mówi nieprawdę. Nie mówię, że kłamstwo, bo jeżeli by mówiła kłamstwo, to by intencjonalnie chciała nas wprowadzić w błąd, a tutaj przynajmniej była powiedziana nieprawda, czyli nieintencjonalnie chce nas wprowadzić w błąd. Wiecie, o co chodzi. Co ciekawe, z nieoficjalnych danych wynika, że Blanka zajęła 2. miejsce w tym konkursie SMS-ów i zdobyła około 6 tysięcy głosów, a Jan, który zajął 2. miejsce, zdobył ich około 18 tysięcy. Tak więc nieważne ile, ważne, że więcej zagłosowało na Jana, co sprawia, że Edyta przynajmniej w tym wypadku, tak jak już wam powiedziałem, mówi nieprawdę. I nie dajmy sobie wmówić dziadostwa. A to, że organizator preselekcji, mam nadzieję ostatnich, nie wyświetlił na ekranie punktacji z SMS-ów, powinien naprawić ten błąd. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że wspólnie widzowie wybrali tak samo jak jurorzy. To się praktycznie nie zdarza. Tu mamy jeszcze raz ten sam bullshit. Jurorzy, sugerowaliśmy się różnymi rzeczami. Trochę zaglądaliśmy sobie przez ramię, ale nie tak do końca. Nie chcieliśmy się wzajemnie sugerować wyborami. Tu mamy piramidkę czy wieżyczkę, jak zwał, tak zwał. Będzie nam dziś towarzyszyć. Niestety w negatywnym świetle ją widzę, ponieważ jest nadużywana podczas tego, no i w sumie innych wywiadów. Myślę, że przynajmniej 1,5 minuty dalej jest aktywna, a niektórzy doszukują się w tym, nie wiem czy wiecie, ale masońskiego oka opatrzności, ale byłbym z tym na dystans. Wiecie, o czym mówię? Illuminati. Natomiast ja byłam tak, jakby oczekiwałam tego, że będzie przewrót, że jednak SMS-y widzów przeważą jakoś inaczej. Okazuje się, że byliśmy zgodni, więc ta mała grupa ludzi tutaj, takich wiernych fanów poszczególnych swoich artystów. Miałem pominąć ten punkt, ale zdenerwował mnie dalszy ciąg, dlatego dam wam tego posłuchać. Użycie tych słów, ta mała grupa ludzi tutaj jeszcze z machnięciem ręki, to umniejszanie znaczenia poszczególnym artystom, a to dlatego, że skandowanie imion innych wykonawców jasno dało do zrozumienia, że jest ich no więcej. Ta mała grupa ludzi tutaj, no ojeju, jeju, no.
Tu macie wzorzec akustyczny, taki sam w dwóch różnych sytuacjach. Trochę się napociłem, żeby to znaleźć, ale się udało. Bo myślę, że to wiele osób interesuje. I jak oceniasz fakt, że wszystkie praktycznie piosenki były w większości w języku angielskim? To było troszeczkę zaskoczenie, że nie było w języku polskim. No właśnie, bo Alicja zajęła 6. miejsce, Szemplińska, to zaskoczenie. Troszeczkę nisko, tak. Jestem zdziwiona, że tak nisko, tak. W tych sytuacjach myślę, że jest ze sobą zgodna, że tu i tu jest lekko zaskoczona. To jedna z technik, które omawiam w swoich kursach. Ale mnie to bawi takie, no troszeczkę nisko, to tak, no trochę za wysoki ma pan ten wskaźnik, tak jak na badaniach jakiś lekarz. No troszeczkę za wysoko, ale to... Przepraszam. Mamy uśmiech na twarzy? Moment, kiedy przekazywała pani wyniki, no nie ma tutaj tajemnicy, że on wzbudził dużo kontrowersji, ponieważ wszyscy pewnie już powiedzieli, że, że faworytem był Jan z piosenką Gladiator. I kiedy on dostał 4. miejsce bodajże, tam publiczność trochę... I już mamy powagę na twarzy, przymknięcie ust i takim... No, widać zmiany w ekspresji mimicznej, to też warto na to zwracać uwagę, bo pokazuje to, jaki jest stan emocjonalny w człowieku. Chciałam mieć pierwsze takie czyste skojarzenie... Jak widz eurowizyjny. Tak, tak dokładnie jak widz, dlatego że jak my słyszymy jakiś utwór powielokroć i on zapadnie w naszej pamięci, to myślimy, że go lubimy, a nie zawsze go lubimy, tylko po prostu go poznajemy. Tu jest wyjaśniany efekt częstej ekspozycji, co jest interesującym tematem i można by o tym dużo mówić, może kiedyś zrobię o tym film. Jeśli widzicie, słyszycie coś często, to jest większe prawdopodobieństwo, że to polubicie, niż gdy doświadczycie tego na przykład tylko 2 razy pod rząd, z rzędu. Wiecie, no, może Shopi Pipi nie jest dobrym przykładem, ale są na ten temat badania, że jeżeli coś jest... często eksponowane, jakaś twarz w telewizji, to już automatycznie, no przecież! Ja miałem ostatnio niesamowite doświadczenie, uczucie, jak zwał, tak zwał, jak spotkaliśmy się z Maciejem Gudowskim, druga linia metra, wiecie, metro Świętokrzyska. I gdy byliśmy jako jurorzy, osoby odpowiedzialne za ocenianie prezentacji studentów, żeby wyłonić najlepszego prezentującego się studenta na wystąpieniu publicznym, no to jak słyszałem głos lektora, który gdzieś tam się przewijał w przeszłości, to jest takie niesamowite uczucie. No też działa tutaj ten efekt częstej ekspozycji. No, wracając, dość duża kontrowersja, jaka wiąże się ze zliczaniem punktacji na preselekcjach. Mówiłem o tym na poprzednim filmie z Blanką i mówię o tym, że kilka dni przed transmisją regulamin został zmieniony. Po drugie to, że na tablicy wyników nie było wyjaśnione, jak głosowali widzowie, budzi to niemałe wątpliwości. I w tej sytuacji Edyta Górniak mówi, że głosy jury i SMS-y od widzów były ze sobą zgodne. No nie widzę wskazówek kłamstwa. Może to przytaknięcie pod koniec wygląda na takie, że chce przekonać prowadzącego rozmowy, że no skończmy ten temat. I SMS-ów, jak widać, SMS-y były zgodne z jury. Podsumowując, w mojej ocenie zależało jej na tym wydarzeniu, zrobiła to, trochę się pogubiła. Największa rola, tak, to jest dobrze powiedziane, która tutaj namieszała i wylała się przez to fala krytyki na Górniak czy Stajków, są organizatorzy konkursu, a w tym zmiana regulaminu 4 dni przed wydarzeniem, niewyświetlenie wyników na tablicy z głosów widzów oraz transparentność, której tu brakło, bardzo brakło. Posłuchajcie, dowiemy się czegoś. I ze wszystkich tych wykonań mi się podobało, w sumie wszystkie były fajne, ale 5 mi się podobało bardzo. I gdybym ja sama decydowała, kto ma wystąpić na Eurowizji, to nie umiałabym wybrać. Więc na całe szczęście to jest suma głosów wszystkich. Aha. Tak więc świetna zapowiedź, zbudowało napięcie, no ale się dowiedzieliśmy tyle, co nic. Ale zaczekajcie. 2 minuty później będzie może coś innego. Które dominują w telewizji i w internecie, takich bardzo dramatycznych, ludzie potrzebują lekkości. Chcą mieć świeży oddech, chcą się bawić, tańczyć. Świeży oddech? Fajny, bo ogólny pomysł na to. Więc ja jestem szczęśliwa z tego wyboru. Natomiast, no, tak jak mówię, gdybym ja musiała zdecydować, to z tych moich 5 faworytów... A Blanka była, rozumiem? Ona też była, tak, ona też była. To z 5 faworytów, no miałabym problem. Faktycznie miałabym problem, gdyby powiedzieli mi, dobrze, no to my mamy swój pomysł, a jaki jest... Spociłem się. To by było na tyle, mam nadzieję, że
temat was zainteresował, że wam się podobało z Eurowizji, chyba już nic nie będzie. Być może, chyba że na finale coś ciekawego się wydarzy, jakiś przewrót, to może zrobię jeszcze jeden materiał. Dwa tematy, które zapisałem. Pierwsze to spotkanie w Warszawie. Kanał ma już tak z 4-5 lat i nie robiłem nigdy takiego wspólnego spotkania i zastanawiam się, jestem bardzo ciekaw, dlatego uderzam w tym miejscu. Co myślicie o tym, żeby się zobaczyć któregoś wieczoru w Warszawie, w jakimś takim pubie, restauracji, żeby można było się spotkać? Ja bym to organizacyjnie postarał się pospinać, to nie będzie impreza masowa na 300 osób. Myślałem o tak kilkunastu, kilkudziesięciu, ale żeby powymieniać się doświadczeniem, spostrzeżeniami, może wy mnie do czegoś zainspirujecie, może ja was do czegoś zainspiruję, żebyśmy sobie usiedli przy kilku stołach, pogadali, nawiązali znajomość i to myślę, że byłoby super. Byłem na takich dwóch spotkaniach, bardzo mi się spodobała, świetna energia, dołożyłbym dużo starań do tego, żeby to fajnie pospinać, więc teraz odzew z waszej strony, czy wam się to podoba, mówię oczywiście do tych takich wiernych widzów, jeżeli ktoś tutaj jest po raz pierwszy i mu się podoba i tak chce być, to jasne, ale przede wszystkim informacja leci do tych takich najbardziej zaangażowanych w kanał, między słowami. No, drugi temat, który zapisałem, to jest wierzenia. I nie wiem, co to znaczy. Wiercenia! Mówiłem na samym początku, czy wiercenia wam nie przeszkadzają. A jak patrzę, wierzenia, jak ja z tego wybrnę, o co chodzi? Dobra, ja powolutku będę kończył, bo zaczynam gadać głupoty. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję.